Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz dr Katarzyna Skrzyńska zapraszają do obejrzenia referatu z trzecich mazowieckich spotkań archeologicznych poświęconych archeologii i historii żydowskiego Mazowsza. Teraz zapraszam panią dr Magdalenę Bis. Opowie nam o depozycie z posesji przy ulicy Szerokiej w Płocku. Także bardzo prosimy. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Ja będę czytać, bo zawsze się denerwuję i boję się, że gdzieś tam odpłynę na boki. Ten wskaźnik. Tytułowe zagadnienie, depozyt z posesji przy ulicy Szerokiej w Płocku, choć wprawdzie nie brzmi ekscytująco i co od razu zaznaczę, nie kryje się za nim żadne spektakularne odkrycie, warto jednak przybliżyć z uwagi na tkwiący w nim spory potencjał informacyjny i rozmaite związane z nim kwestie, zwłaszcza społeczne, kulturowe i gospodarcze, dotyczące Płocka w XIX i XX wieku. Tworzące ów depozyt znaleziska to bowiem nie tylko pełnoprawne źródła materialne, ale też nośniki niewerbalnych przekazów. Termin depozyt oznacza przedmioty złożone na przechowanie. W tym przypadku to ukryte razem wyroby metalowe, sztućce oraz kubki, pucharki, łącznie zaledwie 11 sztuk, datowane na ostatnią ćwierć XIX, początek XX wieku. Moim zamiarem jest scharakteryzowanie poszczególnych egzemplarzy, podjęcie próby określenia ich znaczenia, wyjaśnienie, do kogo mogły one należeć, a także przybliżenie okoliczności ich złożenia oraz miejsca znalezienia. Zacznę od ostatniego z wymienionych zagadnień, czyli czas i miejsce pozyskania zabytków. Miało to miejsce w roku 2009 w Płocku podczas badań archeologicznych o charakterze ratowniczym poprzedzających inwestycję budowlaną pod nazwą Zespół Budynków Zabudowy Usługowej i Mieszkalnej Wielorodzinnej Złoty Róg. Opisywane prace objęły łącznie powierzchnię około 3000 m2, w tym było to 8 współczesnych działek miejskich położonych w kwartale zabudowy między dzisiejszymi ulicami Bielską od zachodu, Kwiatka od południa i Sienkiewicza od północy. Usytuowane tu budynki mieściły się pod adresem od ulicy Kwiatka 36 do 44. Obecnie jest to część śródmieścia Płocka, historycznie zaś fragment przedmieścia Bielskiego istniejącego u wylotu drogi na Bielsk z miasta Kazimierzowskiego. To ostatnie powstało w wyniku drugiej lokacji między rokiem 1313 a 1326 na prawie chełmińskim. Po roku 1353 decyzją króla Kazimierza Wielkiego Płock otoczono murem obronnym z trzema bramami, 19 basztami oraz poprzedzającą mur szeroką fosą od północy. Jedną z bram była Bielska, na północ od której rozwijało się właśnie omawiane przedmieście. Linia średniowiecznych fortyfikacji nadających kształt miastu istniała po początek XIX wieku, gdy ją rozebrano. Jak wskazują przekazy pisane, w XVI wieku na przedmieściu Bielskim znajdował się folwark, spichlerz i postrzegalnia. W stuleciach XVII i XVIII był to teren podmiejskiego osadnictwa i ogrodów. Układ urbanistyczno-architektoniczny uregulowano tu dopiero w pierwszej ćwierci XIX wieku, po tym jak Płock w wyniku drugiego rozbioru znalazł się w zaborze pruskim. W latach 1803-1806 decyzją władz miasto uległo przebudowie. Polegała ona m.in. na uporządkowaniu i włączeniu przedmieść, w tym także Bielskiego, oraz na przeprowadzeniu nowej parcelacji. Na omawianym terenie powstały wtedy nowe ulice, których nazwy wielokrotnie zmieniano. Jedna z nich, zlokalizowana od południa, ta najbardziej nas interesująca współczesna ulica Kwiatka, nazywana tak od drugiej połowy ubiegłego wieku, wytyczona została w miejscu zasypanej w tym czasie fosy i stała się główną arterią miasta, łącząc tą nową dzielnicę z miastem dawnym lokacyjnym. Wcześniej nazywano ją ulicą Przekop, nową nad Przekopem, tylko ulicą Nową albo ulicą Żydowską, a co najmniej od roku 1860 ulicą Szeroką. W czasie II wojny światowej była to Breite Straße. Ze źródeł archiwalnych wynika,
co zostało również potwierdzone w toku prac wykopaliskowych, że opisywany teren był intensywnie zabudowywany od początku wieku XIX. Wznoszono i przebudowywano tu budynki mieszkalne i gospodarcze. W okresie do 1939 następowały tu też liczne zmiany własnościowe, a znajdujące się tu parcele niejednokrotnie dzielono bądź scalano. Kres części zabudowy na badanym terenie nastąpił wskutek wydarzeń II wojny światowej. Nieruchomości, które ocalały w okresie powojennym, zostały znacjonalizowane i nadal były użytkowane, choć stopniowo podupadały. Budynki stojące jeszcze na działkach przy ulicy Kwiatka 36, 38 i 40 rozebrano dopiero w roku 1988. Do roku 2009 zachowały się jedynie dwa obiekty: dom frontowy przy ulicy Kwiatka 42 i oficyna przy Kwiatka 44. W wyniku przeprowadzonych tu badań archeologicznych odsłonięto pozostałości znanych ze źródeł pisanych i ikonograficznych wspomnianych powyżej budynków. To jest łącznie 14 różnie zachowanych kamienic i oficyn o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym oraz rozmaitych zabudowań gospodarczych. Natrafiono także na funkcjonujące wraz z nimi 31 innych obiektów, będących w większości elementami systemu wodociągowego. Pozyskano ponad 12 tysięcy zabytków ruchomych, głównie pochodzących z XVIII i XIX wieku. Dominowały wśród nich wyroby gliniane reprezentujące różne gatunki i rozmaity asortyment. Znacznie mniej liczne były pokonsumpcyjne szczotki zwierzęce i wyroby z innych surowców: szklane, metalowe, drewniane, z kości i rogu oraz ze skór. Tytułowy depozyt został wydobyty podczas oczyszczania reliktów piwnicy jednego z tych budynków po uprzednim mechanicznym usunięciu warstwy rozbiórkowej wypełniającej jej wnętrze. Była to warstwa numer 192 o mięższości około 2 metrów, zawierająca dużą ilość grubego gruzu ceglanego, zaprawy oraz mnóstwo współczesnych śmieci. Było to na działce przy ulicy Kwiatka 40, dawna posesja o numerze hipotecznym 245A, w obrębie wykopu 10A. Budynek, o którym mowa, stał za domem frontowym wzdłuż zachodniej granicy parceli. Depozyt znajdował się w jego części zachodniej, w narożniku między dwoma murami, tak jak Państwo tam mają zaznaczone, fundamentami ściany frontowej budynku i pomieszczenia na zachód od sieni. Depozyt umieszczony był pod tynkiem, pierwotnie w jakiejś tkaninie, z której zachowały się niestety tylko strzępy. Przedmioty były prawdopodobnie w nią zawinięte. Miejsce wybrane na schowanie opisywanych rzeczy to wnętrze jednej z suteren w oficynie oddalonej o 2,2 metra od kamienicy stojącej frontem do ulicy Kwiatka 40. Był to największy spośród domów odkrytych na terenie objętym badaniami, dwuczłonowy, który wzniesiony został w latach 1822-24, a rozbudowany między rokiem 1841 a 59. Interesująca nas oficyna powstała prawdopodobnie nieco później niż ów dom frontowy, w latach 40. XIX wieku, zapewne równocześnie z przebudową domu po zabudowaniu wjazdu na parcelę od strony ulicy Kwiatka. Bezsprzecznie, istniała w roku 1859. Z tego czasu mamy opis jej wyglądu. Według relacji oficyna złączona była z domem frontowym, zbudowana była z cegły palownej, kryta dachówką o jednym piętrze i jednotraktowa, z wewnętrznymi drewnianymi schodami. Na parterze była środkowa sień po obu jej stronach w analogicznym układzie po dwie izby z trzema oknami. Na piętrze układ był podobny, lecz każda z izb miała po jednym oknie. Poddasze z sienią, z oknem i dwoma izbami, każda także z jednym oknem. Pod oficyną zaś znajdowała się suterena, jak wyrażono to w aktach hipotecznych, z wejściem w sieni z dwoma izbami z każdej strony. Budynek miał długość 27 łokci, szerokość 9,5 łokcia, a wysokość łokci 10. Rozplanowanie przestrzenne oficyny na poziomie fundamentów zarejestrowane w czasie wykopalisk odpowiadało dokładnie powyższemu opisowi.
Długość zewnętrzna budynku wynosiła 16 metrów, szerokość zaś 5. Usytuowana w środku sień miała szerokość wewnętrzną 3,3 metra. Dzieliła ona wnętrze budynku na dwie części o równej długości wewnętrznej po 6 metrów. Mieściły one po dwie izby o powierzchniach około 10 i 12 metrów kwadratowych. Sutereny zaopatrzone były w małe okna od strony wschodniej, od podwórka, umieszczone na poziomie terenu. Grubość murów na poziomie piwnic wynosiła 50 lub 60 cm. Opisywana oficyna i pomieszczenie, gdzie był depozyt, służyła zatem najpewniej, można przypuszczać, na cele mieszkalne, być może pod wynajem. Nie wykluczało to prowadzenie tam przez mieszkańców jakiejś drobnej działalności wytwórczej czy usługowej. Lecz co do tego, brak nam bezpośrednich wzmianek w źródłach pisanych. Ze wzmianek takich wiadomo jedynie, że w samej kamienicy frontowej dolne piętro i piwnice od początku miały być przeznaczone na handel, który był podstawowym zajęciem właścicieli. Między innymi kupca Dawida Soboty, chociaż nie jest znany asortyment towarów, którymi handlował, następnie kupca Bera Kona, który przypuszczalnie zajmował się sprzedażą materiałów farbiarskich, z kolei od 1900 do co najmniej 1934 na analizowanej posesji prowadzono sprzedaż galanterii, obuwia, konfekcji i kosmetyków i działała wówczas firma Hersza Lejzera Honachowicza. Wiadomo, że opisywana oficyna przetrwała okres obu wojen i istniała do roku 1988. Tutaj mają Państwo przykładowe oficyny wzniesione na sąsiedniej posesji. I w tym 1988 wraz z innymi obiektami na tej posesji oraz na sąsiednich została zburzona. Czyją własność mogły stanowić ukryte przedmioty? Odpowiedź na to pytanie niestety nie jest taka prosta. No wiadomo, że na skrytkę wybrano pomieszczenie w budynku i na posesji, która jeszcze w 1814 roku stanowiła plac pusty, własność Katarzyny Artilewiczowej, która wraz ze swymi dziećmi sprzedała tę nieruchomość wtedy Rubenowi Lewinowi. Od tego czasu parcela, powstające na niej zabudowania oraz prowadzona działalność znalazły się w rękach przedstawicieli wyznania mojżeszowego. Jak można było ustalić na podstawie zachowanych archiwaliów, byli nimi kolejno po Rubenie Lewinie Dawid Sobota i Icek Abraham Rosenthal, następnie Rosenthal i Berkon, od 1841 wyłącznie Berkon, następnie Majer Asz, następnie jego spadkobiercy. W 1925 parcela należała do Salomona Asza, Hersza Lejzera i Kaina Honachowicza. W 1947 posesję odziedziczyły córki małżonków Asz i sprzedały ją Stefanowi i Paulinie z Pszczółkowskich-Sokolnickim. I zarówno zakup owej parceli, jak i jej dalsze losy aż po rok 1941 determinowało jej położenie. Od 1812 znalazła się ona bowiem w rewirze żydowskim, czyli w odrębnej dzielnicy miasta przeznaczonej dla ludności żydowskiej, które utworzono w Płocku dekretem z dnia 8 listopada 1811 roku, a postanowienia te weszły w życie z dniem 1 stycznia roku kolejnego. Artykuł 1 tego dokumentu precyzował zasięg tworzonego rewiru. Miał on obejmować przede wszystkim część już zamieszkaną przez Żydów w obrębie dawnego miasta lokacyjnego oraz część włączoną do miasta w wyniku rozszerzenia jego granic w pierwszej dekadzie XIX wieku. Uwzględniono tu także ulicę Przekop na odcinku od Bielskiej do Tumskiej, czyli naszą ulicę Kwiatka wraz z interesującą nas parcelą, oraz dwie także inne arterie graniczące z omawianym terenem. Niestety nie zachował się plan urbanistyczny, który w całości prezentowałby ów dystrykt. Na podstawie informacji o tym, które działki, które ulice miał obejmować, tutaj starałam się je zaznaczyć na tym planie miasta. Ustalenie rewiru w znacznej mierze limitowało rozwój osadnictwa żydowskiego w Płocku, choć nie w sposób bezwarunkowy. Zgody na zamieszkiwanie w części chrześcijańskiej mogli otrzymać Żydzi, którzy spełnili kilka kryteriów, przede wszystkim byli zamożni i wykształceni.
Niestety nie jestem w stanie określić, na ile tych dyrektyw w Płocku przestrzegano. Z pewnością jednak powyższe decyzje administracyjne nie pozostały wyłącznie w sferze projektów, jak to miało miejsce w niektórych miastach mazowieckich. O tym, że w badanym rejonie zostały one zrealizowane, ewidentnie poświadcza na przykład wpis do akt notarialnych z 1830 roku dotyczący najbliższej z opisywaną sąsiedniej działki numer 244, którą jako, cytuję, nieruchomość w rewirze żydowskim położoną między ulicami Nową, czyli dzisiejszą Kwiatka, i Więzienną, czyli dzisiejszą Sienkiewicza, nabył wtedy Michał Goldberg od Rozalii Sobocińskiej. I rewiry żydowskie zostały zniesione ostatecznie tak zwanym ukazem emancypacyjnym w 1862 roku, natomiast dzielnica żydowska pozostała i funkcjonowała nadal po II wojnę światową. Liczebność ludności żydowskiej zamieszkałej w Płocku w tym czasie podlegała znacznym fluktuacjom, chociaż generalnie rosła, lecz w porównaniu do równocześnie znacznie wzrastającej liczby płocczan jej odsetek malał. W okresie dwudziestolecia międzywojennego wyznawcy judaizmu byli najliczniejszą na Mazowszu mniejszością narodowościowo-wyznaniową i zamieszkali w Płocku, stanowili około między 20 a 30% ludności. I 13 września 1940 roku decyzją władz niemieckich w Płocku utworzono getto. Obejmowało ono między innymi właśnie ulicę Kwiatka i w nim też znalazł się omawiany obszar. Getto miało charakter otwarty, to znaczy nie było otoczone żadnym ogrodzeniem czy murem. W końcu 1940 roku przebywało w nim ponad 10 tysięcy osób, w tym blisko 7600 zamieszkałych na stałe w Płocku Żydów. Od początku 1941 roku rozpoczęto realizację akcji wysiedlenia Żydów z Płocka, której nadano kryptonim Tempo. Część osób zamordowano na miejscu, a większość wywieziono transportami do obozów w Działdowie, a stamtąd do gett w Generalnej Guberni, a następnie do obozów zwłaszcza Treblinki i Auschwitz. Generalnie zatem z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że na parceli 245, w tym w owej oficynie za domem frontowym, w której znajdował się depozyt, również zamieszkiwali Żydzi, a umieścili go w suterenie tamtejsi czasowi bądź stali mieszkańcy. Do badanej kwestii, czyli ustalenia właściciela owego depozytu, pewnych wskazówek dostarczają również same odnalezione przedmioty. Tutaj od razu chciałam zaznaczyć, że przedmioty te niestety są w złym stanie zachowania. Tak jak Państwo widzą, zostały przez nas wydobyte i niestety nie byliśmy w stanie przeprowadzić ich konserwacji. Konserwacja jako jeden z podstawowych elementów zabiegów po badaniach wykopaliskowych był przewidziany, natomiast zatrudniający nas inwestor, firma budowlana, która notabene wcześniej przez kilkanaście lat istniała na rynku budowlanym w Płocku, w tym okresie między pracami terenowymi a w czasie naszego opracowania przez nas tych wyników tych badań, po prostu ogłosiła upadłość. W związku z tym przewidziane przez nas w kosztach właśnie wycena obejmująca również prace konserwacyjne tymi zabytkami, no niestety nie było to możliwe do realizacji. Natomiast staraliśmy się również zarówno konserwację tych zabytków włączyć w taki duży projekt dotyczący opracowania ogółu wyników prac na tym stanowisku. Składaliśmy do Narodowego Centrum Nauki projekt na ten cel. No niestety nie spotkał się on z zainteresowaniem recenzentów. I teraz tak, na sam depozyt składały się 4 łyżeczki deserowe, 2 łyżki i 2 widelce stołowe oraz 3 kubeczki, tak zwane pucharki duszowe. Pod względem wielkości, kształtu oraz umieszczonych na nich znaków tylko 3 z tych wyrobów są do siebie podobne i przypuszczalnie stanowiły niegdyś elementy jednego kompletu. To 3 spośród łyżeczek.
Pozostałe przedmioty różnią się. Zbiór można określić jako niejednorodny i wydaje się, że złożyły się nań rzeczy rozmaitej proweniencji. Większość z nich, 9 sztuk, opatrzonych jest sygnaturami. Wszystkie są wyrobami platerowanymi, to znaczy wykonanymi ze stopu zawierającego miedź, cynk i nikiel oraz pokrytego na zewnątrz warstwą czystego srebra. Takie przedmioty określano na ogół mianem wyrobów z miedzi srebrem platerowanych, z nowego srebra albo alfenidowych. Trzy wspomniane łyżeczki wyróżniały się wygrawerowanym na trzonku ozdobnym monogramem MK. Na spodzie zaś miały wytłoczoną sygnaturę Galf & Fraget zakończoną nieczytelnym rysunkiem. Tutaj nie prezentuję wszystkich zdjęć, gdyż niestety byłyby nieczytelne, na co nie pozwalał stan zachowania zabytków. Jedna ta złamana łyżeczka znajdująca się po lewej stronie miała wymiary zbliżone do trzech poprzednich, lecz w porównaniu z wcześniejszymi omówionymi była bardziej ozdobna. Na trzonku miała ornament roślinny przypominający lilijkę lub takie liście palmowe. Był to okaz bez sygnatury. Łyżki miały podobną wielkość, z tym, że jedna z nich była smuklejsza i miała węższy czerpak. Łyżka o szerszym czerpaku była niesygnowana i niezdobiona, natomiast ta pierwsza, na jej spodzie wygrawerowano napis OC 1873 i Utrucki wraz z rysunkiem podkowy Kowalskim numerem 84. Ten okaz był również ornamentowany wypukłym ornamentem roślinnym. Dwa widelce. Oba te egzemplarze o czterech ząbkach, różniące się nieznacznie rozmiarami, z czego jeden był nieco mniejszy, ze znajdującym się na spodniej stronie trzonka złożonym znakiem zawierającym litery cyrylicą BM i cyfrę 7. Drugi egzemplarz nieco większy miał od spodu wytłoczoną sygnaturę wytwórni Galf & Norblin. Trzy prezentowane to kubeczki były wymiarami do siebie podobne, chociaż jeden był w kształcie walcowatym, natomiast dwa stożkowate. Egzemplarz właśnie walcowaty miał wyryty ornament kwiatów połączonych wstęgą, a na dnie sygnaturę cyrylicą AN i głowę kobiecą z profilu z kropką przy szyi. Na brzuszcu zaś wytłoczoną próbę 84. Te kubki stożkowate miały również, może już teraz pominę, te właśnie charakterystyczne sygnatury. I te dwa ostatnie kubki mają identyczną grawelowaną rytą dekorację złożoną z powtarzających się elementów roślinnych i architektonicznych po dwa takie same przedstawienia na całym brzuszcu. Owe kubki to najbardziej charakterystyczne wyroby w owym zbiorze, to tak zwane kiduszowe pucharki, o czym tutaj pani wcześniej mówiła, naczynia na czerwone wino używane do celów rytualnych z okazji szabatu i świąt podczas odmawiania modlitwy kiduszu. Srebrne kubeczki rozmaitych rozmiarów, na których ornament roślinno-geometryczny przeplatał się z widokami architektonicznymi, którymi były schematyczne przedstawienia Jerozolimy i innych żydowskich miejsc świętych w Ziemi Obiecanej, były generalnie powszechne w XIX i XX wieku, zatem płockie zabytki są właśnie tego przykładem. Daty wyryte na sztućcach 1873 i 96 oznaczają czas wybicia znaku probierczego, a zarazem przybliżony czas wykonania wyrobów. I co za tym idzie, wskazują terminus postquem złożenia depozytu. Wiem, że już czas mi mija. Generalnie skrócę. Wszystkie te sygnatury pozwalają nam bardzo precyzyjnie, są to znaki probiercze, głównie probierni mieszczącej się w Warszawie. Ewidentnie po dokonaniu reformy probierczej w roku 1851 zamykają się bardzo ładnie, gdyż dzięki właśnie zestawieniu tych wszystkich znaków probierczych jest możliwe dosyć precyzyjne ich datowanie między rokiem 1873 a około 1920. Zatem już kończę. A i najbardziej jeszcze znaczące dla identyfikacji tego zbioru mogły być owe inicjały MK, znajdujące się na owych łyżeczkach, które oczywiście można zapewne identyfikować z właścicielem owych wyrobów. Niestety
Znaczy w ogóle generalnie być może łyżeczki nimi opatrzone stanowiły część większego kompletu, będącego na przykład podarunkiem lub wnoszonego w posagu. Niestety z zebranych przez nas informacji archiwalnych dotyczących właścicieli tych posesji, niestety z żadną z tych osób tych inicjałów nie można identyfikować. I wyroby te, już kończę, przedstawiały określoną wartość materialną i zapewne dlatego zostały celowo ukryte jako forma lokaty kapitału, przedmioty cenne w czasie zagrożenia. Najbardziej prawdopodobne oczywiście nasuwa się od razu, że nastąpiło to w czasie II wojny światowej. Z tym, że możemy, zakładając, że wówczas to miało miejsce, mogło to nastąpić między rokiem 1939 a 1941. I większość w 1941, to może tak rzeczywiście już kończę. Osoba, która schowała opisywane wyroby, nie odnalazła ich już później. Nietknięte leżały w skrytce, w suterenie przez kolejne dziesięciolecia, nieodkryte również przez kolejnych mieszkańców oficyny w latach 1942-1988. Przetrwały w ziemi do roku 2009. Stanowiły zatem ów depozyt najprawdopodobniej przez około 70 lat. Depozyt złożony z niejednorodnych przedmiotów, co przemawia za tym, że prawdopodobnie był to zbiór rzeczy dla kogoś drogocennych, lecz jak się wydaje bardziej z uwagi na ich wartość sentymentalną, jako pamiątki rodzinne, przedmioty kultu religijnego, niż rzeczywistą wartość materialną. Wyjątkowość opisywalnych ruchomości polega zatem na tym, że mogą być traktowane jako znamiona zasobności i użyteczności dnia powszedniego, przeciętnego, by nie rzec skromnego mieszkańca przedwojennego Płocka narodowości żydowskiej. I w świetle powyższych zaprezentowanych przeze mnie ustaleń być może tytuł mojego wystąpienia mógłby brzmieć nieco bardziej efektownie jako historia pewnego skarbu z dzielnicy żydowskiej w Płocku. Dziękuję bardzo.